Myślicie, że nie dam rady? Need for Speed Payback, kolejny odcinek, a my tu mamy do zrobienia drag. Mam samochód o 3 punkty za słaby, żeby pojechać ten wyścig. Czy dam radę? Zobaczymy. Wyścig typu drag i nie poddaję się. Spróbujmy. Co my tu? Na tylnych kołach przez 2 sekundy. Prościzna. To mój samochód robi od razu. Ekipa przegrywa 3 do 0. Macie chęć na 4-0? Pogadamy. Jak wygra? Okej. Właśnie, dobry jest. Dobry ziomek. Oj, dawaj, dawaj. Po. Kto wygra? I nitro, i nie ma ziomala. Pyk, załatwiony. O, trzeba uważać samochód. Pyk, kurde, ej, było blisko. Było bardzo blisko. Hoho. No dobra. Udało się i teraz ile mamy tutaj pojedynków? Chyba 3 standardowo. Ale wiecie co? Czekajcie, bo muszę się skupić. O, shit, źle jest. Nie, mamy tu chyba więcej prób. Muszę sobie moje pozostałe samochody też tak zboostować, że konkretne części będę do nich instalował. Po to, żeby... Patrz. O, shit! Tak zwolnił, kurde. Czuję się, jakbym grał z moimi widzami na live'ie. Oni zawsze zwolniają, żebym wygrywał wyścigi. Jak graliśmy tam w GTA te wszystkie. To mnie wkurza strasznie. On też tutaj zwolnił. Gram na trudnym poziomie i jak na razie jest całkiem dobrze. Dobrze się czuję. Ciekawe jak będzie później, jak te samochody będą, wiecie, już szybciej jej przyspieszały. Wtedy może być ciekawiej z tą zmianą. Jak na razie w idealne zmiany trafiam bez problemu. Myślę, że muscle cary są fajne do dragu, bo one standardowo mają bardzo długie te skrzynie biegów. No i chyba tyle. Wygrana, pyk, załatwione. Cyk. I... No i co? Mieliśmy 2 sekundy na tylnych kołach, elegancko. Zobaczcie, 3000 zakład poboczny. Kurde, kasa leci strumieniami. Elegancko. Zobaczmy, jaką część wygrywam. Ptaka wygrywam, a ptaka... Nie, to nie mogę ptaka wziąć. No i to jest słaby ptak. Wymienimy go na żeton. I teraz tak, chciałbym sobie swoje pozostałe samochody porobić według tych części. W poprzednim odcinku sobie odkryłem, jak należy tuningować samochody, żeby mieć jakiś tam dodatkowy bonus do przyspieszenia i tak dalej. No i teraz wypadałoby sobie... Otrzymujesz dostawę premium. Nie możesz mnie tak zostawić, starsza siostro. Dobra, wprawdzie nie możemy się... O. Właśnie, ja te dostawy miałem otworzyć już w poprzednim odcinku. 5 dostaw mamy. Zobaczmy. I jedną dostawę premium jakąś. Zobaczmy, co to będzie. 5 żetonów. Dobrze. Zielony dym. Opon, to się przyda. 10 tysięcy środków. Dobrze. Jeszcze otwieramy. Co? Podoba mi się to. 170 tysięcy. 5 żetonów. Kolor... żółto-zielony i 10 tysięcy. Pięknie. No jeszcze jedną premium mam, tam będzie więcej tego i fajnych rzeczy. Żetony 3, fajnie. Gwizdek parowy i 15 tysięcy. Patrzcie, już mam prawie 200 tysięcy. Jeszcze mam dwie te rzeczy do otworzenia, te nagrody. Więc tak, mamy 3, 15 tysięcy, pomarańczowy neon, ok. I ostatnie to zwykłe. Co my tu mamy? 5 tysięcy, różowy dym i 4 żetony, elegancko, to już mogę, ale super, dobra. Teraz mamy tak, premium, zobaczmy, co my tu mamy. If you're happy, you know... Jakiś ciekawy klakson. 6 żetonów, gwizdek parowy znowu. 15 tysięcy i 15 tysięcy, 249 tysięcy już mam. Ale i tak mam dla ciebie wyzwanie. Piękniuśko. A co to jest tutaj? To takie. Moment. No dobrze patrzyłem na mapce. Co to robi?
A, z samochodami do driftu. A to on był w tej wersji, co ja grałem, troszeczkę inaczej. A nie, może tak samo. Myślałem, że inna ikonka. Tutaj są do wyścigów drag, ale ja mam fajnego dragstera, on mi się bardzo podoba, więc ja go sobie zostawiam. Ale do driftu mam 350. No, nie podoba mi się za bardzo ten samochód. Wolałbym jednak jakiś inny mieć. No. Tak samo tutaj będziemy musieli sobie porobić jakimi. No, tu 170 trzeba mieć na statach w ucieczkowym samochodzie, to trochę dużo. No dobrze, i tutaj mamy kolejny wyścig, drag do zrobienia. Części nowych nie będziemy mieli. No dobrze, zróbmy sobie do końca te dragi w takim razie. I zobaczymy, co my będziemy mieli potem. No i mój samochód wypadałoby, żeby coś do niego więcej tam wsadzić, no. Może polosujemy trochę części? Nie, w ostatnim odcinku losowaliśmy dużo tych części. Teraz może się pościgajmy, chociaż kurde, on ma za niskie staty jeszcze. Wypadałoby, żeby troszeczkę go podkręcić z drugiej strony. Teraz może być trudny wyścig drag i czuję, że na nim mogę sobie nie dać rady. Zwłaszcza, że teraz sobie już ciężko dawałem radę, nie? No, było trudno, naprawdę. Okej, i wyścig z czasem. Próba czasowa. No, zobaczcie, tutaj musimy mieć już znacznie lepsze samochody. 200. Czy ja mogę tyle osiągnąć? No, chyba tak. Przed upływem czasu. Aha, czasówka to jest. To nie jest wyścig, że wyścig, ale też musimy jechać po mieście. To jeszcze może nie będzie tak trudno. 210 km na godzinę. No, mój dragster jest całkiem spoko. Już powinien taką prędkość osiągnąć, chyba. Więc jak będzie jakaś prosta, to ciśniemy nitrosa do końca i gitarka. Powinno pójść. No i tutaj, jeśli chcemy pokonywać ostre zakręty, to tylko na ręcznym, naprawdę. To nie ma co nawet się bawić w jakieś tam zwalnianie, hamowanie, daj spokój. Okej, tutaj chyba mamy taką, no, w miarę prostą, ale nie do końca prostą. O, następna będzie bardzo prosta, to sam sobie skoczymy. Już prawie osiągnąłem mój cel. No nie da się skręcać, ja tu hamuję, próbowałem hamować i jednocześnie ten. I dupa była. Dobra. Rozpędzamy się do jakiejś sensownej prędkości, pokonamy tutaj jakąś szykankę. Boże, tu jakiś tunel jest, to wcale nie jest tak prosto, jak wyglądało na mapce. Ja myślałem, że to jest prosta, zobaczcie, jaka to jest prosta. Na mapce wyglądała jak super prosta, tutaj okazuje się, że jakaś lipa jest. Dobra, rozpędźmy się tak gdzieś pod 170. I znowu zakręt. I gaz. Dobra, poszło, udało się. Przywaliłem w samochód, nic mi się nie stało, na szczęście nie wybuchłem. Czy ja mam już 3? Tu nie mam poziom, mi się tam coś nabiło teraz. Czas wydłużony, 6. poziom mam już, dobrze. To jednak jak się robi tą fabułę, to te poziomy szybciej wbijają. No w sumie nie wiem, po co te poziomy są tutaj. W grze zawsze musi być jakiś poziom, żebyś... O, ja mam tam 6. poziom w tej grze i jestem dobry. Myślę, że bardziej ważne jest to, ile my czasu w tej grze spędzamy, bo wtedy po prostu lepiej ją poznamy i lepiej w nią gramy po jakimś tam czasie. Tak jak ja na ostatnim odcinku dopiero odkryłem, jak tunigować samochody. Jest mi głupio z tego powodu, ale zdarza się. Trzeba po prostu czytać też te samouczki, bo tam są informacje, które mogą ci się przydać, krótko mówiąc. Nie zawsze, ale czasami tak, zwłaszcza jeśli czegoś nie rozumiesz. Gaz, gaz, gaz. Pop, 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 pop. I meta. Czy zmieszczę się w czasie? Nie wiem, chyba. A, 13 sekund mi zostało, okej. Czyli 10 sekund przed czasem. Bardzo fajnie. Okej. Pobiłem jeszcze kogoś czas. Fajnie. Osiągnąłem 210 km na godzinę. Wszystko fantastycznie idzie jak na razie. I czy będzie jakaś dobra część? No nie, tego na pewno nie potrzebuję. Bo nie będzie mi pasować do mojego zestawu części. Ja potrzebuję części albo ptaszka, albo gwiazdkę. Ciekawe, czy da się tutaj mnożnik zrobić taki, wiecie, można zrobić mnożnik 3 razy, albo może i 6 razy. O kurde, jak 6 razy to. Ja i moja ekipa mamy własną walkę. Familia zamienia nas wszystkich w zabawki dla bogaczy obstawiających wyścigi. Gdybyś naprawdę był wojownikiem, walczyłbyś z nimi wszystkimi. Mnie chodzi tylko o Nawar. Nie próbuję ocalić miasta, nie jestem szalony. Jesteś i
udowodnię to. Nikt z mojej ekipy nie pojedzie w to miejsce. Okej. Okay. Ryzykowne. Ale założę się, że ty tak. Ścigajmy się. No dobra. Teraz będziemy ścigać się z bossem i prawdopodobnie boss wskaże nam miejsce, czy raczej miejsca kolejnego wraku do znalezienia. Jeszcze nie znalazłem poprzedniego Nissana Fair Lady. Nie mogłem doczekać się nocy, by w końcu obejrzeć wyścig. Hops. Jesteśmy na miejscu. No i teraz pytanie, czy dam radę tym dragsterem? Poprzedni wyścig i poprzedni drag poszedł całkiem spoko, więc myślę, że mam duże szanse, a z tą typiarą wcześniej już walczyłem. Nierówny spadek po środku dzielnicy mieszkaniowej? Powariowali. I poszło mi całkiem fajnie, więc zobaczymy teraz. Spróbujemy. Nie poddajemy się, jedziemy, bo tutaj kilka prób jest spoko. Raczej za pierwszym razem się jej nie uda chyba dogonić. Ona gdzieś tutaj strasznie zwalnia, pamiętam. O, właśnie. Kurde, już myślałem, że przesram to, bo start był kiepski, a tu... Daj spokój. Weź, przestań. Mam nadzieję, że zaliczyłem sobie od razu wyzwanie moje, które mam tu do zrobienia. Kurde. Ciesz się tą wygraną, póki mogę. Prościzna. Na więcej ci nie pozwolę. To było, jakieś iskry poleciały mi z tyłka? Nie wiem, nie mogę na to patrzeć, muszę patrzeć tam na górę, co się dzieje. No, start w tym swoim Mustangu ma dobry. Tutaj jest tak, że jeśli już ulepszymy do jakiegoś poziomu nasz samochód, to on się jakoś zmienia w taką super wersję. I wtedy na przykład tej typy Mustang jest podwyższony jakoś tam super. No co, jeszcze jeden wyścig i gitarka. Ona tutaj, mówię, jest powzwania w jednym miejscu i możemy ją łatwo rozwalić. Do tego miejsca jeszcze pamiętam grę, ale później już musiałem niestety kończyć pokazy. To jest takie ciekawe, że za każdym razem, kiedy zmienimy idealnie bieg, dostajemy nitro i jak mamy wciśnięty klawisz nitra, to... przeskoczyłem ją. No to nam się to nitro nie uruchomi. Musimy jeszcze raz nacisnąć ten klawisz, żeby uruchomić nitro. No i gitarka. Wygrana. Co mamy za kartę? Jakąś dobrą, pasującą... To mi nie pasuje. Ale wiecie, te części możemy sobie wysyłać do garażu i potem zamontować w jakimś naszym innym samochodzie. Tak myślę przynajmniej. No co my tutaj mamy? Mamy premię do skoku. Ale to nie, wymieniamy na żeton. No i mamy wygrane, misje ukończone i gitarka. O, nowy samochód w salonie, okej. Okay. 350 już mam do driftu. O, i Skyline się pojawił. Fajnie. Tego jeszcze nie mam. I Porsche 911 Carrera. O, shit. Nie znam tej Porsche'owy. Ale i wskazówki dotyczące wraku mamy nowe. Jesteś tak samo stuknięty jak my. Przyznaję to, starsza siostro. Dałaś mi do myślenia. Masz swoich fanów, Tyler. To, co robisz, może tu naprawdę wiele zmienić. Rozumiem. Może ta walka jest ważniejsza niż Lina Navarro. Czy mi się to podoba, czy nie? To miasto cię potrzebuje, Tyler. Zrób to, do czego innym brakuje jaj, a zobaczysz. Dobra. Wszyscy za tobą staniemy. Odzyskajmy nasze miasto, Tyler. Spoko. Czyli już mamy kolejną typę do naszej walki osobistej. Ale, wiecie co, ja sobie te wraki zostawię na później. Może jakiegoś live'a zrobię i wtedy sobie poszukamy te wszystkie wraki. Co wy na to? Bo tak teraz na odcinku to myślę, że fajniej porobić jakieś tam wyścigi, pojeździć. O, i mamy drifty. Ja bym się driftami zajął chętnie. Mamy 350 na drifty, ale wiecie co, wolałbym kupić jakiś inny samochód. Chodźmy do mojego garażu, zobaczmy, co się tam dzieje. Mamy teraz odblokowanego Skyline'a. Teoretycznie moglibyśmy zrobić go na drifty, ale wiecie co... On domyślnie, standardowo, stokowo ma napęd na 4 koła. Jakoś mi tak do driftu nie pasuje. A z drugiej strony też mało tych samochodów mamy odblokowanych teraz, nie?
Więc teoretycznie powinniśmy się pobawić jednak tą 350. A w sumie nie wygląda tak źle. Jeszcze bym jedną rzecz zrobił tutaj. Dałbym sobie dym spod opon. I kolor nitro, to nie wiem. Dajmy sobie to platynowe. Nitro mi się nie podoba specjalnie. Dajmy sobie wszystko platynowe. Neony nie, w Dragsterze mi to nie pasuje. Niech sobie będzie taki. Teraz zobaczę, czy mi się jakieś nowe części, jeśli chodzi o wygląd, odblokowały. Nie, usunie się następujących. Chłodnica? A. To mam nie, nie, to zostawimy sobie takie. Rozdzielacz, przednie błotniki. Chyba mi się coś odblokowało nowego. Możemy sobie poinstalować. Dragster dał z siebie wszystko. Fajnie mi nim poszło, więc... Oh shit! Nie, nie. Chociaż w sumie. A dajmy mu. Co mu tam szkodzi? Kurde, tego nie mam. Kup drugi garaż. No muszę kupić w końcu ten drugi garaż. To tylko 25 tysięcy. Tylny zderzak. Okej. Okay. Układ wydechowy. No tutaj warto ten układ zmienić, bo mi się nie podobają w sumie te takie zderzaku dziwne. Myślę, że jak będziemy stawać na koło, to dobrze jakby te rury były tak pochylone, nie? Dajmy, no kurde, Dragster to są hardkorowe samochody. Cyk. Tutaj tylne lampy takie 5x10. Tylna klapa, no niedużo się zmienia, nie? System audio, ale ten spoiler mi nie pasuje. On jest taki typowo dragowy. Dajmy sobie taki krótszy trochę, co? Tylne koła. Właśnie, zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś... Nie, jeszcze nic nie odblokowałem. Strefy driftu, jakieś tam gwiazdki, tarcze. Felgi możemy sobie zmienić, a rozmiar? Możemy troszeczkę większe, ale takie małe w Dragsterze są fajne. Niech sobie zostaną. Przednie błotniki, no i maskę możemy jeszcze zmienić. Inną, ale ta jest taka dragowa, podoba mi się, niech zostanie. Okej, okay, więc no cóż, no chyba przesiadamy się do 350 i będziemy nią świrować trochę. I tak, ona właśnie, teraz sobie od razu weźmiemy ten samochód i stunigujemy odpowiednio, jeśli chodzi o osiągi. Zobaczymy, czy coś w wyglądzie mi się zmieniło, czy odblokowało. Tak, a tutaj z kolei mam tylne błotniki. What? To możemy jeszcze szerzej zrobić tą dupę? Bardzo chętnie. W drifterze? Spoko. A chyba jeszcze nie przerabiałem tego auta, dlatego warto sobie to zrobić teraz. Jeszcze szerzej! Przedni zderzak musimy zmienić, bo jest niekompatybilny. Chyba ten będzie dobry, tak? Nie, musimy mieć... Który musimy mieć? Bo tutaj musi być konkretna marka chyba. A czemu on nie może być ten? Rozdzielacz powietrza. Ten nie pasuje. Fajnie, że to trzeba... A czemu tego nie możemy? Oho, bo przedni zderzak. To nie możemy wziąć tego, bo... Rozdzielacz... Co? Serio? O, teraz mogę zmienić, ok? Dajmy sobie ten. Cyk, i teraz możemy wziąć pewnie... Tak. Ok, i teraz dopiero mogę zmienić przedni błotnik na coś takiego. Ok, teraz ten samochodzik troszeczkę inaczej wygląda. A trzeba było się troszeczkę pobawić z tym, nie? O, tu mam taką chyba bardziej wybrzuszoną maskę. I kupiona była? Chyba tak, no dobrze. Cyk. I teraz, no, musimy kupić sobie... O, takie... Dobrze. Spoiler. Musimy sobie kupić jakieś ulepszenia kosmetyczne. Za moment. Taki? Nie. Ten jest fajny, taki minimalistyczny. Podoba mi się. Tylny zderzak. Niewiele się tu zmienia, nie? Niech sobie będzie taki. Diffusor. Ten co jest, chyba jest spoko. Nie wiem, bo bardzo słabo go widać. I końcówki. Te co są, jest, są gitarowe. Podobają mi się. Możemy mieć lepszy system audio. Dobra, zainstalujmy. Nie wiem, po co mi to. Tylne światła, błotniki. Bardzo fajne felgi zostawiam je oczywiście. Musimy skasować billboardy, żeby coś tam sobie odblokować.
Fajnie jakby gdzieś to było wylistowane, co jeszcze mamy do roboty. Możemy dać wyżej, ale to jest kurde samochód driftowy. I tutaj musimy mieć wszystko, wiecie, elegancko. No i żeby nie było, to zmienię sobie może kolor. Kolor. O, żeby sobie tutaj pobawić. Kurczę. Cyk. Zrobić cudo z tego samochodu, no. Może różowy? Nie, możemy czerwony taki. Joka bestia, patrzcie na to. Ło! Czy ja zawsze muszę te samochody w kolorze czerwonym robić? Wow. Okej. No i mamy. No i kalki sobie zostawię. Zapisujemy zmiany. Dobra. Kalki sobie zostawimy takie, jakie są. Możemy sobie udostępnić dla innych graczy winy, jak ktoś chce. No i tutaj mamy ulepszenie. Zobaczcie, mamy tu ulepszenia na czwartym poziomie, ale to nie są żadne części takie. To są po prostu części zainstalowane w tym samochodzie, takie o, na czwartym poziomie. Nie mamy tutaj żadnych kart tej samej marki. Po prostu to jest taka marka, nie marka. Teraz, właśnie, ja się zastanawiam, czy w garażu możemy to jakoś instalować, ale chyba widzę, że nie. No dobra, to co? Wychodzimy i spróbujemy podriftować tym autem. Musimy kupić też nowy garaż, bo tam się jakieś rzeczy odblokowują, jak kupimy nowy garaż. Że to... Fuuu, shit! Dobra, zmieniam troszeczkę zdanie, jeśli chodzi o tego Nissana. Wygląda fajnie z tym poszerzeniem, to los. Tak? Podczas gry możemy sobie oczywiście jeszcze... A, nie, zdjęcie też możemy sobie zrobić, ale możemy jeszcze dostosować samochód. Zawsze mi się mylą tutaj. Kąt driftu. Hop, 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 hop. Opiekunka. Witajcie, pomoc. Kierowcy. Kąt driftu, mniejszy, prawie wyższy, okej. Równowaga, samochód co wciążony z tyłu. Słuszny. Okej, i... Okej. Trasa rozgrzana do czerwoności. Podajmy sobie równowagę na tył. To Tyler był pierwszy na mecie. I teraz hamulec ręczny, mocniejszy. Siostra znalazła brata, który może ją szkolić w wyścigach. Okej. I teraz chodźmy sobie do... Oby tajnie kazał do siebie mówić starszy bracie. No i tutaj mamy właśnie napisane, jeśli chodzi o te części. Następny asortyment za 25 minut realnego czasu. Nie takiego w grze, tylko realnego. Zobaczcie, że tutaj sekundy się odliczają, nie? Więc asortyment zmienia się co jakiś czas, ale my musimy sobie kupić nowy magazyn i kupię go chyba w mieście. Tylko musimy się tu przenieść. Mogę tu się przenieść? Tu się mogę przenieść, okej. Okay. Pójdziemy sobie do miasta i tam kupimy warsztat nowy, no bo trzeba, tam się coś nam nowego odblokuje do tuningowania wizualnego. Joki, on jest szeroki, ja nie mogę. A wiecie, że tutaj dużo samochodów można takich szerokich porobić? Kurde, cesarz, Jezus Maria, jakie krupsko. Ale mi się to właśnie z tyłu, ogólnie bryła tego samochodu z tyłu mi się nie za bardzo podoba i tylne światło takie. Nie bardzo, nie mój gust. No, tak troszeczkę. Tak, i tym będziemy mogli już driftować, będzie ciekawiej. Okej, okay. 27 tysięcy, no tutaj troszeczkę droższe. Odblokować więcej miejsc na samochody, umożliwia darmową, szybką podróż. Podobnie jak stacje benzynowe na przykład. O, troszeczkę mnie. Modyfikacja tylnych błotników. No w tym samochodzie mogłem sobie tylne błotniki inne zainstalować, ale w niektórych nie mogłem. Dobrze, chodźmy sobie teraz na wyścig. Przy okazji spróbujmy po... Aha, zanim wyścig, to musimy jeszcze zobaczyć, czy jakieś fajne części są w tym tym. No, wszystko to trzeba ogarnąć, więc ja sobie patrzę i może uda się wylosować jakieś części czwartego poziomu, bo tu już mamy części czwartego poziomu. I... Nie, patrzcie, co my tu mamy? O shit, o shit! Dobra, hamulce na pewno nam się przydadzą, ale co by nam się bardziej przydało? Hamulce czy prędkość? Ha? Dajmy sobie prędkość. Tak, to jest piąty poziom, to już nie są przelewki. I tutaj mamy tak. Tutaj mamy prędkość też niebieskie. Zobaczcie. Pyk. No, bardzo dobrze. I jeszcze mamy, ale turbo... Czekajcie, co ja tutaj mam? Tak, mamy blok i turbo w tym samym kolorze.
I możemy wziąć jeszcze skok i będziemy mieli wtedy premię do czegoś tam. Tak? I zobacz, o shit, prędkość maksymalna, ile on może jechać? 300 km na godzinę, co za wariat. Ja się boję takim samochodem dobrym jeździć, cholera. Dobra, dajmy to. Wiem, że to jest do skoku, to nam się w drifcie niespecjalnie przyda, później najwyżej zmienimy sobie. No i jeszcze moglibyśmy sobie zainstalować i teraz musimy zobaczyć co. Albo głowice, albo skrzynie biegów, albo ECU. Zobaczmy. Więc tak, skrzynia biegów mamy, zobaczcie, możemy ulepszyć sobie nitro. Pink. I teraz, możemy jeszcze wziąć sobie głowicę. Czy głowicę mamy czerwoną? Niestety nie mamy czerwonej głowicy. I możemy sobie ulepszyć jeszcze ECU i ECU chyba też nie mamy czerwonego, niestety. Spróbujmy sobie troszeczkę polosować, więc ECU, a zacznijmy od głowicy, może tak. Musimy mieć czerwoną głowicę. Dawaj, dawaj czerwone, to będzie... Nie, tak nie miało być. Wymień na kartę. Czyli musimy mieć taką czerwoną głowicę i wtedy będziemy mieli jakiś tam dodatkowy bonus zajebisty. Dawaj, dawaj, karbon. Chyba następna to było to, co ja chciałem. Co my tu mamy? Do nitra i do hamulców. Do driftu hamulce się by przydały, no nie powiem. Ale losujemy dalej. Fajnie, że te losowania można robić jakby za darmo, tylko trzeba mieć te żetony specjalne. I znowu karbon, no serio? To nie jest Need for Speed Carbon, cholera. Nie, to mi się nie przyda. Głowica, dalej losujemy. Ale patrzcie, jakie ten samochód ma staty wybujałe. Tylko 336, mam nadzieję, że koni mechanicznych. O, to chyba to. Nie, to nie to. Skoki, przyspieszenie. O, nie, to jest dobre. Ja to wysyłam sobie do garażu. Podoba mi się ta część. Jeszcze nie to, co ja bym chciał. Zobaczmy. Musimy mieć to takie czerwone coś. O, to było tam... Nie, to był next. To chyba. To jest to! O! Biorę to. Dobra, i teraz tak. Mamy to. Czyli jeszcze tylko ECU musimy wylosować czerwone. Czyli to taką gwiazdkę. I będziemy mieli takiego koksa samochoda, że szok. Dawaj, gwiazda. Gwiazda, gwiazda, gwiazda. Obojętnie co, gwiazda. Jest! O! Jest! Nitro! I skok. A po co mi skok w drifterze? Ale nitro dobre będzie. 304 km na godzinę? No to nie jest źle. Dobra. I mamy teraz zajebisty bonus. Dobra. Ej, zobaczcie jakiego koksa zrobiliśmy sobie, nie? No jakiego koksa fantastycznego. Ludzie. Dobrze, a weźmy sobie teraz mapkę, szybciusio, i tutaj mamy driftowanie chyba, tak? Nie, to jest wyścig, cholera, a driftowanie gdzie mam? No jest tu drift, to co mnie oszukuje gra, mi jakiś wyścig pokazuje. Teraz mamy ulepszone nitro i teraz to będziemy driftować, moi drodzy. Tylko po co ja tak skok ulepszyłem w tym aucie? To naprawdę nam się przyda gdzieś tutaj? No nie wiem, ale teraz już wiem przynajmniej jak tunikować. Ej, to ja mogę tego mojego Raptora tak fajnie zrobić, ja nie te skoki robiłem. Ja nie będę teraz 6 km chyba leciał. Zrobimy sobie zawody driftowe. Wow. Okej. Okay. I... Dobra, Z czym oni mi tu podchodzą? Zobaczcie, jaką mają furę. Oni mają 110, a ja mam 180! Kurde, to jest chyba mój najlepszy samochód obecnie. Gdzie będziesz, gdy nadejdzie rewolucja? Jesteśmy ostatnim bastionem oporu przeciwko tyranii korporacji. Jesteśmy bojownikami o wolność ery dezinformacji. Jesteśmy zablokowanym drążkiem. Okej. Okay. Czyli ciągle na dwójce i drift. Można i tak. Jezu. Dobre wieści. Zaraz test blokowanego drążka. Pokaż dobry drift, to pogadamy. Ty jesteś tym hakerem od driftu? Jak się nazywasz? Jestem każdym. Jestem nikim. Jestem żołnierzem podziemia. Wow. Zrobiło się groźnie. Teraz odjedzie. Bez słowa.
No nie, został. Ale bez słowa. Przez 200 metrów bez przerwy! Myślicie, że dam radę? Zobaczymy. Dobra. Musimy mieć dużą prędkość i duży kąt, standardowo. Czas na drift! Czas na drift! Aha, my teraz Makiem jedziemy, a nie tym, Tylerem. Dawaj Mac, McDonald. Spróbujmy. A już ukończyłem to driftowanie w ciągu tam. Łup, łup, łup. Ej, ciekawe jak później będzie się driftować w tej grze, jak już ulepszymy sobie te samochody na maksa. Nie skrzęt tego Mac. Arabskie drifty! 20 na godzinę. O, może coś z tego będzie. Teraz mam kombo duże. Jak ja to skończę? Ej, osiągnięto wymagany wynik, to ja już to osiągnąłem. Uhoho! Tylko nie skrzań tego driftu! Nie skrzanimy, zobaczcie! Jak ja już tam miałem mnożnik 4 razy. Poszło tak sobie, bardzo ciężko się driftuje, żeby taki ładny drift poszedł. Ale zdobyłem sporo punktów. Jak ja jeździłem w ogóle w Need for Speed 2015, jak ja driftowałem tam od ściany do ściany, tutaj naprawdę bardzo przyjemnie się tymi samochodami jeździ. Ej, ja wam w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach mówiłem, przyczepiałem się do wielu różnych takich drobiazgów w tej grze. O, teraz nie będziemy potrzebowali żadnej karty ulepszeń. 7. poziom? Wysyłam do garażu. No, narzekałem na wiele rzeczy, ale moim zdaniem tak naprawdę jest to najlepszy NFS ostatnich paru lat, kierowca, naprawdę. Jeśli szukasz wyzwań, śledź uważnie moje rekomendowanie. Okej. Dobra? Niech będzie Mac. A Steiger poręczy. Masz szansę. Okej. I robi więcej niż selfie z tygrysem. Pokaż co umiesz w Emberwaldzie. Zobaczymy czy masz serce żołnierza. Serce żołnierza. Zobaczymy, czy masz szarcza żołnierza. No, ale właśnie narzekałem na dużo takich drobiazgów, ale wiecie co, ja staram się doszukiwać w tej grze dużo różnych takich drobnych niedociągnięć i wam o tym powiedzieć, zanim kupicie Paybacka. Ale ogólnie, moim zdaniem, jest to naprawdę jeden z najlepszych NFS-ów, jaki ostatnio powstał. Jest tu wszystko, o co prosili fani tej gry. Naprawdę, mamy fajny tuning, mamy fabułę, wkręcającą fabułę, ciekawą, nie taką jak w 15, tak, bez wyrazu żadną, no. Tak, że wszystko jest fantastycznie i tyle. Jest ciekawie, mamy tuning, mamy samochody, otwarty świat, bardziej otwarty niż w poprzednim NFS-ie. Ten świat jest większy, jest ciekawy też, nie jest taki, że mamy duży świat i nic się w nim nie dzieje, tak. Wszędzie gdzieś coś możemy zrobić. Mamy dużo samochodów. Możliwe, że będą jakieś DLC, ja bym na to liczył, znaczy ja na to liczę, nie wiem czy tak będzie, ale ja na to liczę, dlatego że chciałbym zobaczyć na przykład kiedyś tam Toyotę Supra jeszcze, tak, której nam troszeczkę brakuje w tym NFS-ie. Jest dużo takich właśnie drobnych szczegółów. Najważniejsze w tej grze jest to, w jaki sposób te samochody się tu prowadzą. Naprawdę jak weźmiecie pada do ręki, czy nawet na klawiaturze zaczniecie grać, to poczujecie się tu jak w domu, no, jak w starych dobrych NFS-ach. Naprawdę się tu bardzo fajnie jeździ. Tak? Hej, Daj, pomożesz? Jak? Kiedy znowu będziesz jechać na lotnisko, staniesz w Next Gas i kupisz mi gasburgery? Gasburgery. Wiem o tym, wiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym podłym sosie był smak, bo tak smakuje. Tylko jeden raz, co? Gasburger. Okej, no dobrze. Co to tak. Jest? Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa.